I witam wszystkich mniej lub bardziej serdecznie, w każdym razie i tak witam was na kolejnym odcinku z Nuklearnego Tronu. Wałkujemy tę serię, wałkujemy, aż nam się uda. Mamy tutaj Daily Weekly, no cóż, trzeba będzie nagrać w jednym posiedzeniu. Może najpierw zobaczmy, kim będzie Weekly. Weekly będzie oczami, no to na pewno Daylaka oczami nie będę robił. Może horror. Chociaż bardzo kusi mnie YV, kusi mnie jak diabli. A może robot? Może robot. Robot to bardzo dobry, naprawdę, w sumie chciałem powiedzieć, że to jest człowiek, gracz, postać, no ale to robot nie może być, bo jest robotem, tak? Jest sztuczny. Także robot to zajebisty przedstawiciel binarnego sposobu na wpierdol. Innymi słowy, na start ma podniesione tiery broni, które podnosimy ze skrzynek. Może wpierdalać broń, która leży na ziemi, znaczy którą ma w ekwipunku na swoim slocie, tak długo jak ma drugą. Przykładowo teraz mamy crossbow, mógłbym zjeść pistolet, ale to zbyt ryzykowne. I mógłbym później tego żałować, bardzo mógłbym żałować. Okej. Okay. Bolt Maro. Dobry, mocny początek. W takim wypadku postaram się nie zginąć. Chociaż jestem trochę zaspany, trochę przymulony, ale nie mogę sobie pozwolić na dzień, dwa przerwy, bo to się źle skończy. Później nie będę miał skilla, nie będę ogarniał i nie będzie ogólnie fajnie. A co to za przyjemność z oglądania odcinka, gdzie ktoś nie umie grać? W takim wypadku zjedzmy sobie, dostańmy bełty. W sumie to dziwne, że po zjadaniu dostajemy bełty. Mi się wydaje, że po jedzeniu mi się nie chce bełtać. Po piciu, tak. Okej, okay. Z tego co widziałem, tam był Grenade Launcher, no to już mamy dostęp do żółwi ninja, tak, do szczurów ninja. Pierwszy raz słyszę o szczurach ninja, ale mogę do nich mieć dostęp, jak będę chciał. Jestem popularnym youtuberem, nic mi nie zrobicie, nikt mi nie zabroni. Dobra, trochę za dużo już dostałeś w papy, mi się wydaje, koleżko. Chociaż zwrócił dwie apteczki, bo mogło się to źle skończyć. Tak jak w tym momencie to. Wieczna ucieczka przed odpowiedzialnością, po czym dostajesz w papę. Bo uciekałeś. Trzeba było stać, przyjąć to na klatę. Możliwe, że dostać jeszcze jakąś apteczkę. Ale jak zwykle, apteczek w tym świecie jest naprawdę mało. Nieważne, nic nie mówiłem, mam prawie pełne zdrowie, jestem ustawiony. Jestem już zmęczony, wracam dziś do żony. To już koniec, baby. Ha, ale nie śmieszny żart. Dobra, przepraszam, już, spokojnie. Mocny spirytus. Najwyżej uratuje mi kiedyś życie, kiedy będę na skraju w pierdolu. Właściwie to ja często jestem na skraju w pierdolu, więc... Okej. Okay. Dobrze, tędy poszedłem. Znaczy, dobrze nie straciłem radiacji idąc tędy, bo pójście tamtędy też nie było zbyt mądre. Ale co w moim wykonaniu jest mądre właściwie? Na przykład serie na YouTube. One nawet nie są zabawne, ale są. To jest różnica między mną a JJ Jokerem. Ja jestem, a jego nie ma. Heh. Znaczy, no Andrzej był, ale Andrzej nie żyje. To był przedmiot żartów swojego czasu. Dopiero teraz zrozumieliśmy, jakie to było nieśmieszne, śmiać się ze zmarłych. Dobra. Wysać to, nie ma tam nic? Jest jeszcze, dobra, trudno. Mam nadzieję, że zejdą te racy. No chodźcie w dół, gnoje. Dobrze, dobrze, i teraz do góry. Nice. Czyli tak, tego nie będę potrzebował. Splinter Gun. Jest lepszy, tak? To jest... Nie, pistol był lepszy, no ale trudno. Shotguna zjemy, będziemy mieli taki zestaw. I chyba pójdziemy dalej. Mam nadzieję, że tam nic nie było i nic nie przegapiłem, bo będę tego żałował. Lepsze trawienie, jasno. To jest fajna mutacja, przyjemna. Nic nie skubiłem, tak mi się wydaje. Bo wszystkie skrzyneczki, co były, to podniosłem. Kusza, no możemy sobie zjeść tak po prostu dla faktu zjedzenia. Pył, 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 pył. Dzień dobry, psy. Bye, little dogs. Nie widzę lepszej mutacji niż Plutonium Hunger, więc przytulę ją. Powiem, że jest fajną mutacją i chcę ją mieć do końca swojego życia. Assault szlugi. Niech będzie. Mam lepszą... O kurna. A już wiecie co? Chciałem się podrapać po nosie, tak? Biorę rękę do nosa, mówię, no chuj, no co się może najgorszego stać? Na przykład może mi wyjść asasyn. Jaka jest szansa, że mi asasyn wyjdzie? No powiedzcie mi, no jaka jest szansa? No nie ma. Podrap się po nosie. Chwilę później, o kurna, asasyn. Szybko zdejmuję rękę z nosa. Plasma rifle. No śmieszna broń. Ale mi się zrobiło smutno i mi się nawet nie chciało śmiać. Czy widziałem rad kanister? Chyba nie. Widziałem, jestem debilem.
Przynajmniej nie stracę go w jakiś sposób, że no ja przecież widziałem, tak, tak, pamiętam, może mi się z którymś Daylakiem pomieszało. I później, o, jest duży słoik z radiacją, słoik może, kanister z radiacją. No to najwyżej, no się pomyliłem, co? Czy youtuberzy nie mogą robić błędów? To się mogę dowiadywać wszystko na poczekaniu, tak jak to profesjonaliści robią. Hurdur, hurdur, dur, hurdur, hur. Mogę umrzeć zaraz. Muszę się ogarnąć. Będę naprawdę współczesny. Dobra. Dead. Dead! Nie żyję. Yo, homie. W sumie Rabbit Pała bym chciał. Ale cały czas mam aureolkę, więc nawet jeśli coś się popsuje i umrę, to nie umrę, tylko będę na 1 HP. W domyśle na 1 HP. Ale nie chciałbym być na 1 HP. Nawet jeśli tylko w domyśle. Dobra, pies zdech. Właściwie to zdech pies, hehe. Pokaż sztuczkę, śmieciu. Dobra. Zjedzmy sobie, dostańmy trochę bełtów. Zobaczmy, wave gun. Zjedzmy. Coś nie mam farta do tych apteczek z jedzenia. Nie mam. Back muscle, coś. To cierpliwość, bo już nie mam miejsca na nieużyteczne mutacje, albo na mutacje, które fajnie byłoby mieć. Ja muszę mieć teraz tylko te użyteczne. Nie obchodzą mnie. O, z tą mutacją byłoby w ogóle przyjemnie. Już w ogóle, że mam plutonium hunger, to jest błąd. Czyli jest to dobra mutacja, ale nie jest to taka, z którą można sobie fajnie lupować. Chyba, że jesteśmy kurczakiem, wtedy jeszcze mogę zrozumieć. Tylko dla jednego aspektu, dla przyciągania apteczek po tym, jak nas dekapitują. Ale w żaden inny ten, to nie, to nie za bardzo. W sumie... To jest jedyne... Nie no... Assassin's Creed jest tragiczny, ale przynajmniej rozbija kryształy w swojej serii, więc... Okej. Okay. Dobra, idziemy. Siódmy level. Będziemy mieli dwie mutacje. Install two updates. Do not turn off robot. Okej. Okay. Przepraszam. Dwie mutacje dwa update'y zainstalowane. Wiadomo, jesteśmy robotem, jak już wcześniej mówiłem, a nie człowiekiem, więc no... Znaczy, nie jesteśmy czymś w pokroju humanoidalnego, jak ryba, który był policjantem i tak dalej, więc... My musimy tutaj dzięki radiacji, nie wiem jakim cudem, się update'ować, także... Proszę nie oceniać, proszę tutaj się nie czepiać, ta gra ma duży sens. Jak będzie kiedyś katastrofa nuklearna, to tak właśnie będziemy robić. Będziemy update'ować nasze roboty. To jest to nieprawda. Aha, kazałem ci strze... Serio? Nie zabijam ich na hita? Jakie to smutne. Scary face w trybie now. Bo się to źle skończy i będziemy narzekać i płakać. Ja będę narzekał i płakał i w sumie jestem bliski tego. Dobra, już koniec z panikowaniem. Chill. Chill, it's me, Big Smoke. Chill, chill. Dobra, tego zabijemy. Może otworzy nam skrzyneczkę, otworzy. Tam był chyba jakiś nuke launcher. No jasna cholera, super bazooka, jeszcze lepiej. Właściwie to nie wiem, czy lepiej. Super bazooka to chyba tak jak super kusza, po prostu 5 pocisków na raz i możesz się zabić. W najlepszym wypadku. Więc wrócę później i ją zjem, jak będę miał problemy z HP, z mózgiem i w ogóle... Co tam się odpierdala u góry? Proszę się uspokoić. Jakieś eksplozje cały czas, kurczę. Nie pozwalam na coś takiego. O nie, o nie, o nie! Oh no, oh no! It is going on! It's on! Dobra, spokojnie. Grenade shotgun. How about no? Pociski. How about... No nie wiem, kurde, nie interesują mnie. Muszę sobie zmienić naprawdę te... Was też muszę zmienić z tym. Proszę wyjść! Jeżeli pan nie opuści tego domu, będzie miał pan do czynienia z ochroną. W ogóle ósmy level w tym miejscu już. To jest dziwne. Czy to nie jest złe? Nie traktujcie tego jak narzekanie, tylko... No musimy mieć dużo przeciwników i tych takich cięższych, którzy dają rady. No, w sumie oni nie dają mi rady, ale dają mi radiację, czyli dają mi rady w ten taki no... Dobra, nieważne. Boiling veins. O Boże, nie. Przynajmniej nie umarłem. Okej,
No kurde, ile ty masz tego HP, frajerze mały? Dobra, przynajmniej eksplozją mnie udupisz. Tu dalej nie ma nic, okej. Teraz tylko skrupulatnie powoli czyścimy teren. Wciągnij apteczkę, robot. Aha, ja cały czas mam koronę w ręce. Dobra, to się nie ma co martwić, po prostu spamujemy. Dobra, powinienem dać radę. Znaczy, jeśli mnie te tam psy nie będą strzelały, bo widzę, że cały czas coś się toczy. Robią dodge roll jak ryba. Tylko, że ryba jest spoko, oni są frajerami. Więc właściwie to nie jest fajne. Monster Smig. Zamiast Assault Schlugera? Jasne. No tak. Przynajmniej mam dobry fire rate. Na broni, która nie jest taka dobra. Halo? No nie gadajcie mi, że ktoś tam mi na dół. No, dobra. Nie gadajcie mi, ale na pewno tam są. Ja mam tego świadomość, właśnie widziałem. Się zadławiłem. I dlatego cały czas tak trochę pokasuję. Tam na dole dzieją się niefajne rzeczy. Jakieś paranormal blacktivity. Jasny gwint, no dlaczego musiało to działko akurat tam wyjść? No nic. Mamy jakiegoś daylaka. Doszliśmy do 6-1 robotem. Ja się czuję słabo cały czas. Czuję się, jakby mi gardło miał zaraz eksplodować. Także się szybko pożegnam i się wykaszlę, bo to będzie źle. Także dzięki za oglądanie i bywajcie.